Więcej FPS w Counter-Strike'u Global Offensive z pewnością się przyda i wyjdzie nam na plus. Wyciśnięcie każdej nowej klatki z komputera spowoduje bardziej komfortowe granie i będziemy mogli się skupić na grze zamiast frustrować się niepłynną grą. CSGO jest ładną strzelanką, lecz nie o wygląd przecież tutaj chodzi. Dziś zajmiemy się optymalizacją gry. Zaczynajmy więc. Otwieramy konsolę i wpisujemy CL:FORCE_PRELOAD1. Dzięki tej komendzie cała mapa będzie się nam ładowała podczas dołączania na serwer, dzięki czemu takie rzeczy jak tekstury, modele, eksplozje granatów itd. nie będą się ładowały podczas rozgrywki, co tylko spowoduje spadki FPS. Najlepiej zbindujmy sobie tą komendę np. pod klawisz P i klikajmy go zawsze, gdy uruchomimy grę. Komendy bind, które widzicie właśnie teraz na ekranie, wyłączają krew oraz ślady po kulach na ścianach, gdy naciśniemy klawisz Shift lub Control. To oczywiście przyczyni się tylko na zwiększenie klatek na sekundę w naszej grze. Przechodzimy do ustawień wideo gry. Wybierzmy ustawienia przedstawione na ekranie. Należy pamiętać, że rozdzielczość ma zasadnicze znaczenie i wpływa na klatki na sekundę. Zalecaną rozdziałką będzie ta, jaką naturalną ma posiadany przez nas monitor. Przyjmijmy, że mamy wyświetlać z naturalną rozdziałką 1920x1080 pikseli, czyli standard Full HD. Powinniśmy wtedy grać na takiej. Jednakże zmniejszenie do 1280x720 spowoduje zwiększenie klatek na sekundę, zachowując przy tym proporcje ekranu, czyli 16:9. Jeśli mamy inną rozdzielczość, to możemy poszukać porad w internecie. Wikipedia nie boli. Aha, i mała przestroga. Nie słuchajcie się porad, że granie na rozdzielczości 800x600 czy 1024x768, czy ogólnie w proporcjach 4:3 sprawi, że zaczniecie lepiej grać, bo pro playerzy mają takie ustawienia. Jest to spowodowane tym, że większość światowego poziomu graczy od dawna gra w gry i z przyzwyczajenia używają tych rozdzielczości. Nie zapominajmy, jaki wtedy był sprzęt. W ustawieniach Steam możemy dodać kilka opcji uruchamiania. Na przykład DX9, NoVid, no i tutaj mamy resztę komend. Na przykład dla Threads 6 w miejscu cyfry wpisujemy wartość odpowiadającą liczbą rdzeni w naszym procesorze. To na pewno się przyczyni na wzrost klatek na sekundę w grze. Otwieramy konsolę i wpisujemy FPS, stopka max, no i po spacji wartość. W miejsce wartość należy wpisać liczbę klatek na sekundę. Jeśli mamy monitor 60 Hz, który jest popularnym standardem, to wpisujemy 60. 60 Hz odpowiada cyklom odświeżania ekranu, a to oznacza, że więcej niż 60 klatek nie zobaczymy na danym sprzęcie, więc gdy mamy 100, 200 czy jeszcze więcej FPS, różnicy to nie robi. Co innego w przypadku monitorów 144 Hz. Wtedy możemy pozwolić sobie na limit do 144 klatek na sekundę, lecz lepiej nie drążmy dalej tego tematu. Uwaga, gdy będziemy grzebać przy plikach, należy zrobić ich kopie zapasowe, tak na wszelki wypadek. Spokojnie, zagrzebanie w konfigu wakacji się nie dostaje. Przechodzimy właśnie tutaj, czyli do Steam, Steam Apps, Common, Counter-Strike Global Offensive, CSGO, CFG i szukamy pliku wideo TXT. Usuwamy wszystko, co jest w nim zawarte i wklejamy po prostu to. Oczywiście do skopiowania w opisie. Razer Cortex Game Booster. Według wielu najlepszy program do optymalizacji gier. Próbuje on optymalizować system i wszystkie zadania z tła, co przekłada się na więcej klatek na sekundę. Wystarczy uruchomić wybraną aplikację poprzez Game Boostera i możemy grać z większą liczbą klatek. Teraz przejdźmy do technikaliów, które powinny być graczom bardziej znane. Gdy uruchamiamy grę, zapewne nie jest nam potrzebna w międzyczasie przeglądarka internetowa typu Chrome, Firefox itd. Origin, który z CS-em nie jest powiązany. A jeśli nie używamy komunikatora pokroju Skype, TeamSpeak, gadu-gadu, wtedy też je wyłączmy. Ogólnie zlikwidujmy wszystkie procesy z tła, które są nam zbędne. Darmowy program CCleaner potrafi wyczyścić rejestr, usunąć zbędne programy. Pobierzmy go i zróbmy porządek w komputerze. Pamiętajcie, im dysk jest w mniejszym stopniu zajęty, tym lepiej. A zdrowy rejestr bez zbędnych wpisów może przyspieszyć pracę komputera i poprawić stabilność systemu. Jeśli to nie pomaga, to należy pamiętać o poczciwym formacie systemu. Czy to mamy laptopa, czy blaszaka, po czasie zaczyna się zalęgać. Kusz! Zazwyczaj tam, gdzie go nie powinno być. Jeśli nie potrafimy sami go przeczyścić, spytajmy się fachowca lub znajomego, który to potrafi. Trzeba zwrócić uwagę także na parametry naszego komputera. Co prawda CSGO na dzisiejsze standardy nie jest wymagającą grą, to starszy sprzęt może mieć problemy z prawidłowym wyświetlaniem gry. Jeśli nic z wymienionych sposobów nie pomogło, należy rozmyślać nad zmodernizowaniem naszego urządzenia lub zakupem nowego i mocniejszego. To na tyle ode mnie, dzięki za wysłuchanie, no i siemano.